Także dzisiaj jest i Maryjo, bo święto ubogich, święto bezdomnych. Tak naprawdę, no szybko, nie? No bo moja obecność w tym ruchu była intensywna, no ale dość krótko trwała. To trwało 2-3-4 lata. Ja byłem buntownikiem, nie? Stąd znalazłem się w tym ruchu. A jednak ta hierarchia, jednak wiesz, te podobne ubiory, jednak to, że ten kręgosłup moralny jednak wiesz, był, nie? Że jednak może faktycznie ta krzywda wyrządzona jednemu czy drugiemu człowiekowi gdzieś tam w człowieku się odbijała. Poza tym, wiesz, moje zamiłowanie do muzyki, która niekoniecznie była też w tym środowisku tolerowana, miłość do filmów, które niekoniecznie przez te, prawda, żydowskie Hollywood wyprodukowane były tolerowane w tym środowisku. Także myślę, że już w połowie swojej obecności, 4-letniej w tym ruchu, już coś mi tam zaczęło doskwierać. I jak wyglądało w tym momencie, kiedy się zacząłeś wycofywać? Myślę, ja pamiętam akurat ten moment bardzo dokładnie. Tutaj w Strasburgu przeprowadzono blisko 30 debat, ale sądzę, że 3 z nich zasługują na szczególną uwagę. Pierwsza dotyczyła prześladowań chrześcijan na świecie. Występując na sali plenarnej, przypomniałem, że według organizacji Open Doors prześladowaniom takim podlega aż 200 milionów chrześcijan. Co roku Parlament Europejski wskazuje i potępia przypadki zbrodni i dyskryminacji w poszczególnych krajach świata, a na tej niechlubnej liście jest aż 50 państw. Podkreśliłem także, że agencje unijne powinny bardziej zdecydowanie przeciwdziałać. Jest na mecz, tutaj nie zrobiłeś tamtego. No jednak były jakieś konsekwencje wynikające z bycia w tym ruchu, czyli trzeba było pójść na tą bójkę, czyli trzeba było pojechać na jakiś koncert, czyli też już był taki okres, trzeba było się dorzucać do paczek wysyłanych do więzienia dla tych, którzy siedzieli, a ja niekoniecznie to robiłem, nie byłem wystarczająco zdyscyplinowany. Momentalnie zacząłem ich unikać. Jak już poczułeś, że to nie jest dla ciebie, jak ci ta dziewczyna zaczęła mówić, że to nie jest dla ciebie, to tak łatwo poszło? W wieku jeszcze wtedy nastoletnim, jak chodziłem do szkoły średniej, no to wielokrotnie byłem pobity, poszuty psem, pogryziony przez tego psa, prawda, wyzywany tu notorycznie. Ta jego przeszłość nigdy ciebie, wiesz, on jest byłam raz zaatakowana przez takiego jednego działacza. Odstawiliśmy auto na parking. Nagle wyskoczył skądś ten typ i zaczął butelką, najpierw rzucił w niego coś, potem mówiąc jakieś obraźliwe słowa mówił, groził mi, jemu. Nie, w danym momencie może nie czułam strachu, ja tak mam, że jak coś się dzieje, to później do mnie coś dociera i jakaś taka roztrzęsiona byłam potem. No, cieszę się, że myśmy o to zadbali jak gdyby od prawnej strony i że nie odpuściliśmy, nie wiem, nie przestraszyliśmy się czegoś. No i jakoś ta sprawa została zamknięta. Tak myślę, że może dzięki temu ci wszyscy inni dadzą spokój, będą się obawiać po prostu konsekwencji i w jaki sposób jesteśmy bezpieczniejsi teraz. Przez bardzo groźnego faszystowstwa zaatakowany, będąc sama na tym towarzystwie partnerów w ciąży, bo to był taki moment prześledzenia, kiedy się wystraszyła po raz pierwszy w życiu. Cytując samo spalonego człowieka, takie szczęście, że naprawdę fajnie być trafiami. Miałem też takiego kolegę, rozdzielonego policjanta, nie wykonywał jego pracy, nie mówił, że cały czas hołubiłem w zasadzie HDP, to można nazwać zasadą. W każdym razie poprosiłem go o pomoc, no i on mi doradził, że taką sprawę należy skierować do Na zasadzie ostrzeżenia, przestrogi, takiego też stygmatu, którego się nie pozbędzie. A jednocześnie z tym tatuażem, z tymi wszystkimi swoimi doświadczeniami, on teraz bierze udział w spotkaniach, reprezentuje Stowarzyszenie Niewidomych. Zawsze nam diabeł przeszkadza, jak coś się dzieje. Lub neofaszystowski. Co go w tych grupach pociągnęło? Co było dla niego atrakcyjne? Podczas tejże debaty przemawiał brytyjski europoseł Nigel Farage.
która na podstawie tych doświadczeń więcej niż pobudę. Zwrócił uwagę, że środki na finansowanie śledztw dotyczących rajów podatkowych pochodziły od George'a Sorosa. W związku z tym dodał też, że zastanawia się, czy parlament nie szuka w złym miejscu. Przypominał, że ostatnio sam George Soros na swoje fundacje otwartego społeczeństwa, które wspierają ponadnarodowe struktury takie jak Unia Europejska, przeznaczył 18 miliardów dolarów. A wpływy George'a Sorosa w Brukseli są nadzwyczajne. Farage dodał też, że tylko w ubiegłym roku fundacje otwartego społeczeństwa Sorosa spotykały się z Komisją Europejską 42 razy. Przypominał to, co już mówiłem Państwu przed rokiem, że na liście Sorosa znalazło się 226 europosłów, na których może on liczyć w Parlamencie Europejskim. Stąd też brytyjski europoseł pytał, kto w tym parlamencie w sposób pośredni lub bezpośredni otrzymywał dotacje od amerykańskiego miliardera i domagał się powołania specjalnego komisji do zbadania tej sprawy. Apel ten oczywiście jest ignorowany, ale głos wybrzmiał. Sądzę, że warto jednak, aby wsłuchali się w to nie tylko poszukujący odpowiedzi na pytanie, kto tak naprawdę rządzi w Unii Europejskiej. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść jeszcze. Czasami przyglądam się, jak są na żywo. Profesor Mariusz Piotrowski, poseł Parlamentu Europejskiego. No cóż, znak czasu, remont kamienicy, bardzo dobrze zostaną te znaki zasłonięte, odfotografowałem, żeby mieć wątpliwą, ale pamiątkę mimo wszystko. Wysłuchali Państwo reportażu Olgi Mickiewicz, żeby pamiętać. Wieczór w Polskim Radiu 24. Według zarządzania wojewody mazowieckiego 47 ulic w Warszawie ma zmienić swoich patronów. W ramach dekomunizacji nazwy ulic mają być kojarzone z polskimi patriotami i osobami zasłużonymi dla narodu polskiego, a nie z działaczami komunistycznymi. W ramach cyklu Polskiego Radia 24 przyglądamy się zabytkom Polski, które nazwiska miałyby zastąpić dotychczasowych patronów. W Wesołej ulica Stanisława Wrońskiego ma być zmieniona na ulicę Anny Walentynowicz. Legendarna działaczka Solidarności w 1970 roku przygotowywała posiłki dla strajkujących podczas protestu robotniczego. Rok później wybrano ją na delegatkę na spotkanie robotników z Edwardem Gierkiem. W 1978 roku przystąpiła do tworzących się wolnych związków zawodowych Wybrzeża. Była główną postacią Polskiego Sierpnia 80. Dobrze, proszę Państwa, dzisiaj takie święto tych ubogów i cielecy boskiej mamy, prawda? Trzeba mieć te oczy otwarte szeroko, trzeba widzieć to, co dzieje się na wiadomo. Jeżeli będziemy, proszę Państwa, psy przywiązywać na smyczy i w lesie pozostawiać na pożarcie niedźwiedzi, czy to już nie wiadomo co robić, to będzie straszne. Nawet tego dzika związali internowana w stanie wojennym 9 marca 1983 roku stanęła przed sądem w Jeziorzu. Została oskarżona o organizowanie strajku w grudniu 1981 roku. Otrzymała wyrok w zawieszeniu. Do więzienia trafiła jednak 4 grudnia 1983 roku za udział w grupie wyrowania tablicy upamiętniającej górników kopalni Wujek. Została zwolniona po roku. Tak jej postawę w czasach PRL-u wspominał Tadeusz Mazowiecki, pierwszy premier III Rzeczypospolitej. Różne rzeczy mają miejsce, albo te mafie reprywatyzacyjne. No to widzicie Państwo, trzeba ludziom pomagać, a ludzie się i tak już przyzwyczaili do mieszkania na ulicach, w parkach. No różnie to jest. No, nie polecałabym w parku, ale po prostu, no różnie jest. To dobra lekcja dla takich Zbyszków, dla takich Rysiów, dla takich ludzi psychicznych, którzy po prostu zielonego pojęcia nie mają, z jakimi problemami uwodzi się bezdomny, czy jak się tam inni ludzie mogą się bodzić. To jest nagroda, jeżeli chodzi o bezdomnych takich typowych tutaj w Polsce, nie ma człowiek orientacji, bo tutaj jakby tych ludzi nie ma. Jezus był bezdomny, Lady Gaga bezdomna, przebiera się.
to i jeździ, tak blady, nie ma czasu na mieszkanie. Także to też, proszę Państwa, ciekawe są opcje, aby się człowiek mógł zastanowić, czy przypadkiem ci, co tak tych mieszkań nie pilnują, czy przypadkiem ci, którzy swojego dobytku tak bardzo nie pilnują, czy to nie są te dziady mickiewiczowskie, które też muszą oblecieć wszystkie groby, tak jak tutaj ten Rysio mówi, że dwa dni będzie musiał mieć, żeby te groby wszystkie obskoczyć, jakoś tak jeden dzień wystarczył, ale przecież te zaduszki, te święta zmarłych, katolickie, rzymskie i pogańskie, to przecież one kilka dni dobrych obejmują. Ludzie zdążą po tych grobach. No Jezus zupełnie co innego ogłosił, bo powiedział, niech umarli grzebie umarłych wtedy, kiedy powoływał do głoszenia. Miał misję szeroką. Uczniów swoich, piękne nauki zostawił. I tutaj w naszych audycjach, komentarzach, Radia Komisita, Fiolety Boskie, proszę Państwa, pozostawiamy wiele do życzenia, do myślenia. Proszę myśleć. Rozmawiam o najbardziej bulwersujących tajemnicach głośnych wydarzeń politycznych, ale także kryminalnych z ostatnich kilkudziesięciu lat. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 19.10. Jerzy Jachowicz. No ja nie wiem, czy to trzeba, żeby to wojna wybuchła, żeby człowiek człowiekowi współczuł, tak jak tutaj słyszeliście Państwo, że Polacy wspaniałomyślni Żydom pomagali w czasie wojny. I o tym właśnie traktują rozmowy z cyklu Kwadratura Kultury. Zapraszam do słuchania w poniedziałki o godzinie 22. Zbieramy wszystkie intencje i przedstawiamy je Matce Najświętszej, szczególnie nasza intencja, modlitwa za ojczyznę. Dziś rozważanie na Jasnej Górze poprowadzi ojciec Dariusz Szuba. Polskie Radio 24, zbliża się 21. Druty Radia Koncity. Czas na informacje dnia. Prezydent Zimbabwe Robert Mugabe wbrew oczekiwaniom nie ustąpił ze stanowiska. Politycy obozu rządzącego krytykują wpis Donalda Tuska na Twitterze. Na święto ludzi ubogich. Na Ukrainie trwa cykl spotkań literacko-artystycznych poświęconych pamięci Brunona Schulza. Maja Borkowska, zapraszam. Prezydent Zimbabwe Robert Mugabe wbrew oczekiwaniom nie ustąpił ze stanowiska. Wieczorem wygłosił telewizyjne orędzie. Zapowiedział w nim, że w ciągu kilku najbliższych tygodni odbędzie się zjazd rządzącego krajem Afrykańskiego Narodowego Związku Zimbabwe, Frontu Patriotycznego, którego będzie przewodniczącym. Prezydent Mugabe oświadczył, że jest świadom problemów, którymi żyje jego kraj i gotów do stawienia im czoła. Dzisiejsze spotkanie z dowódcami armii pokazało potrzebę wspólnego rozpoczęcia procesu przywracania naszego narodu do normalności. Wcześniej Mugabe usłyszał od rządzącej partii ultimatum: albo do jutra do południa dobrowolnie ustąpi, albo zostanie poddany procedurze impeachmentu, czyli usunięcia ze stanowiska. Od kilku dni w stolicy kraju tysiące ludzi protestowały przeciwko długoletnim rządom Mugabe. Na ulicach pojawiły się czołgi i transportery opancerzone. Generałowie negocjowali z prezydentem jego honorową dymisję. 93-letni Mugabe nie chce jednak ustąpić ze stanowiska. Robert Mugabe rządzi krajem od 37 lat. W ubiegłym tygodniu odsunął od władzy wiceprezydenta, a na swojego następcę wyznaczył własną żonę. To spowodowało polityczny kryzys. Donald Tusk jako szef Rady Europejskiej nic dla Polski nie zrobił. Dziś, wykorzystując swoje stanowisko do ataku na polski rząd, atakuje Polskę. Tak premier Beata Szydło odpowiedziała na Twitterze na wcześniejszy wpis szefa Rady Europejskiej. Alarm, ostry spór z Ukrainą, izolacja w Unii Europejskiej, odejście od rządów prawa i niezawisłości sądów, atak na sektor pozarządowy i wolne media, strategia PiS czy plan Kremla, zbyt podobne, by spać spokojnie, napisał na Twitterze Donald Tusk. Donaldowi Tuskowi puszczają nerwy, ale w jego zachowaniu nie ma żadnego planu czy przemyślanej strategii. W ten sposób wpis szefa Rady Europejskiej skomentował wiceszef Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki. Z kolei szef Kancelarii Prezydenta ocenił, że Donald Tusk jako szef Rady Europejskiej ingeruje w politykę wewnętrzną Polski. A więcej na ten temat niebawem w magazynie Północ-Południe.
W Warszawie bracia Kapucyni i mieszkańcy miasta ugotowali kilkaset porcji zupy, zaparzyli kawę i upiekli ciasto dla potrzebujących. Dziś obchodzimy pierwszy Światowy Dzień Ubogich. W klasztorze przy ulicy Miodowej odbyło się spotkanie z ubogimi. Przyszliśmy, żeby zmienić siłów warszawiaków. Są to choroby posiłki wydają, bardzo oddani, bo te kolejki są tam prawdopodobnie. Ja jestem bezdomny i muszę jakoś... Państwo się chcecie zabawić? Ja darmowe posiłki, to musicie Państwo wiedzieć, że bardzo dużo emerytów tu w Warszawie korzysta z stołówki dla ludzi potrzebnych, no bo sobie zaoszczędzą bardzo dużo ludzi. Pomysł lekarz korzystają, też korzystają. Kciuków korzystają, zamiast kupować w Holandii, gdyż tam mają za darmo. Ludzie korzystają, korzystają. Bardzo dużo ludzi jest w potrzebie. My tego nie wiemy, czasem może tam przejeżdżamy Miodową, przechodzimy obok i dziwimy się, prawda? Jako, że Polacy jakby nie widzieli pewnych problemów nigdy w życiu, często dziwią się, że jest obok nich człowiek potrzebny. Nie rozumieją, o co tu chodzi, bo za dobrze im było, zapią się na ciebie z podejrzliwością, jakobyś im wymordowała całą rodzinę w czasie II wojny światowej, tej drugiej i ostatniej, bliżej nas. W tym miejscu rozpoczął się cykl spotkań literacko-artystycznych Druga Jesień. W trakcie pierwszego dnia Drugiej Jesieni zaprezentowano akta Schulziana, czyli tom esejów literackich poświęconych Schulzowi. Uczestnicy spotkań wysłuchali też wykładu Iwana Dudycza z Lwowskiej Galerii Obrazów poświęconego twórczości plastycznej pisarza oraz uczestniczyli w otwarciu wystawy Od Soboru do Kanonizacji przygotowanej przez Lubelską Fundację Ponad Granicami imienia świętego Jacka Odrowąża i poświęconej postaci świętego Jana Pawła II. Pierwszy dzień Drugiej Jesieni zakończył koncert muzyki sakralnej w wykonaniu chóru Kairos z Lublina, który odbył się w Drohobyckiej Cerkwi Katedralnej Świętej Trójcy. Zdaniem organizatorów spotkań pamięć o Brunonie Schulzu zbliża do siebie dawnych i obecnych mieszkańców miasta. Krzysztof Renik, Drohobycz, Polskie Radio. Jeszcze prognoza pogody. W nocy przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem, a także śnieg. Na wybrzeżu możliwe burze. Termometry pokażą od minus 2 stopni do zera. Na wschodzie, od Szczecina po Opole od 0 do 2. Na wybrzeżu około 3. W rejonach podgórskich i w górach miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro deszczowo i zimno, będzie sporo chmur, ale także przejaśnienia. Możliwy deszcz ze śniegiem, a miejscami śnieg. Termometry pokażą od 2 stopni na wschodzie do 5 na zachodzie i wybrzeżu. Wiatr umiarkowany, porywisty, silniejszy w górach. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 21.05. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Przy mikrofonie Maria Furdena zapraszam na wieczorne wydanie magazynu Północ-Południe, a w programie m.in. premier Beata Szydło oraz politycy Prawa i Sprawiedliwości reagują na słowa Donalda Tuska o PiS-ie. To jest kolejny atak ze środowiska Platformy Obywatelskiej na nasz kraj. Polski szturm na pierwszą dziesiątkę konkursu Pucharu Świata w Wiśle Kamil Stoch potwierdził klasę. Zrobił nam wielką, wielką przyjemność, skoczył na drugie miejsce, no wspaniale. W Trzebieszowie uroczystości pogrzebowe żołnierza niezłomnego Antoniego Dołęgi, pseudonim Znicz. Wszyscy wiedzieli, że to on walczył o wolną Polskę, walczył z komuną i dlatego ukrywali go. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Premier Beata Szydło napisała na Twitterze, że Donald Tusk wykorzystuje swoje stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej do ataku na Polskę. Szefowa rządu odniosła się w ten sposób do twitterowego wpisu Donalda Tuska. Alarm, ostry spór z Ukrainą, izolacja w Unii Europejskiej, odejście od rządów prawa i niezawisłości sądów, atak na sektor pozarządowy i wolne media, strategia PiS czy plan Kremla. Zbyt podobne, by spać spokojnie, napisał Donald Tusk. To haniebne słowa, mówił w Polskim Radiu 24 poseł PiSu Jarosław Krajewski. To jest kolejny atak ze środowiska Platformy Obywatelskiej na nasz kraj, bo tak naprawdę poprzez takie haniebne wpisy tak naprawdę pokazuje Donald Tusk, że jest zainteresowany tylko i wyłącznie wywołaniem kolejnej wojny polsko-polskiej. I myślę, że takie są jego intencje, ponieważ oceny 2 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości są bardzo dobre.
Szef Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski uważa, że Donald Tusk jako szef Rady Europejskiej ingeruje w politykę wewnętrzną Polski. Takie działania dopisują się do hybrydowych zagrożeń dla Polski. Rada powinna przywołać go do porządku, powiedział Krzysztof Szczerski. Wpis szefa Rady Europejskiej skomentował też na naszej antenie publicysta tygodnika Do Rzeczy Rafał Ziemkiewicz. Tusk przede wszystkim jest polityką wewnętrzną Donalda Tuska, który chce straszyć rząd PiSu, że może wrócić. Moim zdaniem absolutnie nie może wrócić, nie wróci. Tutaj się bardzo rozczarują zwolennicy opozycji totalnej, którzy właściwie tylko na tej wizji powrotu Tuska na białym Timmermansie sobie budują całe swoje nadzieje na przyszłość. Tusk po prostu chce nastraszyć PiS, żeby PiS się do niego nie dobierał. Do zdrady dyplomatycznej po Smoleńsku, do sposobu, w jaki odwołał, łamiąc kadencję Mariusza Kamińskiego, bezprawnie w sumie, prawda, na podstawie jakichś podejrzeń, które potem okazały się śmieszne wręcz. To jest pojedynek na miny, natomiast rzeczywiście są pod spodem interesy i tutaj się zbiega kilka rzeczy. Do obecnej sytuacji Polski odniósł się też w Polskim Radiu 24 Wojciech Przybylski, redaktor naczelny czasopisma Respublika Nowa. Sytuacja Polski, rzeczywiście nie tylko w Unii Europejskiej, na świecie nie tyle się skomplikowała, jest jasna i prosta jak drut. Spadliśmy do bardzo niskiej rangi, jeśli chodzi o wiarygodność kraju. Wyniki gospodarki, jakaś ogólna koniunktura, nic nie ratuje sytuacji, dlatego że w dyplomacji jesteśmy skłóceni rzeczywiście obecnie z Ukrainą i to w taki sposób zupełnie niedyplomatyczny. To znaczy w spór wszedł dyrektor jakiegoś instytutu ukraińskiego oraz prezydent i minister spraw zagranicznych średniego państwa Unii Europejskiej. Więc tutaj chociażby z takich powodów partnerzy patrzą na nas jako takich, którzy lubią zresztą bardzo wiele frontów otwierać w obecnej kadencji rządów, ale na żadnym z tych frontów nie pokazujemy, że potrafimy wygrać. A do tej sprawy wrócimy w publicystycznej części magazynu Północ-Południe o 21.35. Polskie Radio 24. Północ-Południe. Kamil Stoch zajął drugie miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Zwyciężył Japończyk Yushiro Kobayashi. Na trzeciej pozycji uplasował się Austriak Stefan Kraft. Dzisiejszy konkurs potwierdza, że nasi skoczkowie są w tej chwili w bardzo dobrej dyspozycji. Czterech zawodników w pierwszej dziesiątce to jest wspaniały wynik, powiedział Telewizji Polskiej prezydent Andrzej Duda. Wspaniała atmosfera w Wiśle tutaj na konkursie. Obiekt pięknie się dzisiaj prezentował. Rzeczywiście jak zwykle kibice niezawodni stworzyli wspaniałą atmosferę, no i Kamil Stoch zrobił nam wielką, wielką przyjemność, skoczył na drugie miejsce, no wspaniale, Polak na podium w Wiśle, naprawdę bardzo udany konkurs, bardzo się cieszę. To bardzo dobrze, że w tym roku inauguracja Pucharu Świata w skokach narciarskich odbyła się w Wiśle, dodał prezydent Duda. Pan prezes Tajner przed chwilą mi zdradził, że będą próbowali wywalczyć właśnie tą inaugurację Pucharu Świata dla Polski na stałe. No, byłoby to wspaniale, bo to by też podkreślało wagę nas jako państwa, naszych reprezentantów, no i naszych kibiców także, że umiemy tworzyć tę wspaniałą atmosferę, bo ona rzeczywiście jest tutaj świetna. Prezydent po zawodach w Wiśle poleciał do Grecji, gdzie rozpoczyna oficjalną wizytę w tym kraju. I właśnie na ten temat więcej w publicystycznej części magazynu Północ-Południe, a informacje sportowe u nas o 21.33. Polskie Radio 24. Północ-Południe. W Trzebieszowie w powiecie łukowskim odbyły się uroczystości pogrzebowe żołnierza niezłomnego Antoniego Dołęgi, pseudonim Znicz. Wśród uczestników byli mieszkańcy okolicznych miejscowości, którzy ukrywali bohatera przed władzami komunistycznymi. Jerzy Płudowski z miejscowości Popławy Rogale, którego ojciec udzielił schronienia Zniczowi, podkreśla, że to nie były łatwe czasy dla jego rodziny. Rodzina bała się represji, bo nawet do nas przyjechało dwóch milicjantów, a on siedział w domu za szafą i mama to ze stresu nie mogła z domu wyjść, myślała, że już po niego przyjechali. Wszyscy wiedzieli, że to on walczył o wolną Polskę, walczył z komuną i dlatego ukrywali go. Jak on pamiętam, był bardzo pogodny, wesoły, lubił i dowcipy opowiadać, i bajki, różne historie, także bardzo dużo się od niego dowiedziałem o działaniu konspiracji tutaj na naszym terenie.
Ordynariusz diecezji siedleckiej, ksiądz biskup Kazimierz Gurda, podziękował wszystkim mieszkańcom powiatu łukowskiego, którzy ukrywali żołnierza przed komunistycznym aparatem represji. Jest obecna jego rodzina, z którą musiał zerwać kontakt dla jej dobra. Zrezygnował z miłości i rodziny. Zrezygnował ze względu na miłość do Polski. Polski wolnej, niepodległej, niezawisłej. Są tu dzisiaj obecni przedstawiciele rodzin, u których się ukrywał, którzy dawali mu schronienie i cząstkę rodzinnego ciepła. Dzisiaj trzeba wszystkim, którzy mu pomagali, którzy go ukrywali, wyrazić uznanie i wdzięczność, że pomimo ciągłego zagrożenia nikt go nie wydał, nikt go nie zdradził. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Kasprzyk, przypomina, że Antoni Dołęga nie poddał się do ostatnich swoich dni. Po latach ukrywania się, a po śmierci zapomnienia, chorąży doczekał się zasłużonego i godnego pochówku, mówił Jan Kasprzyk. Był jednym z żołnierzy, który ukochał polskość i niepodległość ponad wszystko. Zapłacił za to najwyższą cenę, ponieważ przez wiele, wiele lat żył pod zmienionym nazwiskiem, musiał się ukrywać, ale to przywiązanie do wolności, do niepodległości było dla niego najważniejsze. Antoni Dołęga, pseudonim Znicz, dobrze zasłużył się Polsce. Chorąży Antoni Dołęga, pseudonim Znicz, był najdłużej ukrywającym się przed komunistycznym aparatem represji żołnierzem podziemia niepodległościowego. Ukrywał się przez 37 lat. Był uczestnikiem kampanii wrześniowej. Po wojnie organizował w okolicach Łukowa akcje wymierzone przeciwko komunistom. Zmarł w 1982 roku. Został po kryjomu pochowany na jednej z posesji w miejscowości Popławy Rogale. Jego szczątki zostały odkryte w czerwcu tego roku. Polskie Radio 24. Północ, południe. Ambasador RP w Waszyngtonie Piotr Wilczek skrytykował Jana Grossa za komentarz w dzienniku New York Times, w którym amerykański historyk twierdzi, że obecne polskie władze są odpowiedzialne za rozpalenie neofaszystowskich nastrojów. Ambasador zarzucił autorowi przedstawianie tendencyjnego, nieprawdziwego i pełnego uprzedzeń obrazu Polski. Nie jest zaskoczeniem, że Jan Gross wykorzystał nierzetelne antypolskie doniesienia amerykańskich mediów, by powtórzyć swoje stronnicze opinie o Polsce, napisał Piotr Wilczek w opublikowanym przez ambasadę oświadczeniu. Ambasador zarzucił Janowi Grossowi manipulację poprzez przypisanie antysemityzmu i apelu o czystość rasową wszystkim Polakom, podczas gdy hasła takie wznosiła tylko niewielka grupa nawiedzonych nacjonalistów. Ambasador podkreślił, że nie reprezentowali oni wszystkich uczestników Marszu Niepodległości. Piotr Wilczek odrzucił tezę amerykańskiego historyka, że obecne polskie władze ponoszą odpowiedzialność za antysemickie i faszystowskie hasła, jakie pojawiały się na marszu. Zwrócił uwagę, że policja analizuje nagrania wideo z tego wydarzenia. Jeśli, jak twierdzi Gross, rzeczywiście tysiące osób krzyczało Sieg Heil, to władze to na pewno odkryją, dodał ambasador, przypominając, że najwyżsi przedstawiciele polskich władz potępili przejawy ksenofobii i rasizmu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Marsz Niepodległości i działania mediów skomentowała w Polskim Radiu 24 Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy pomimo, Stowarzyszenia że i tak jak to się mówi najgorzej, bo zawsze te wymagania, czy u świadków Jehowy, czy u takich, jak to mówią, mniejszych grup religijnych, wyższe są te wymagania, wyższe są u świadków, u świętych w dniach ostatnich, tego złego systemu rzeczy. Tego złego systemu rzeczy. Niestety z taką sytuacją mamy do czynienia. Fakty są proste. Zdecydowana większość ludzi, przecież to jest potężna liczba, 60 tysięcy w oficjalnych przecież wersjach, w pokojowym po prostu marszu, który idą i ludzie młodzi i starsi, ale rodziny z dziećmi, nikt nikogo nie popycha, wszystko ma po prostu wydźwięk bardzo radosnego świętowania święta niepodległości. To, że zdarzyły się niewłaściwe transparenty, czy postawy pojedynczych osób, które też nie rzutowały na całość przecież, bo cały marsz to naprawdę jest jedna wielka, no wspaniała rzecz, którą powiem szczerze, ja jestem nie z Warszawy, tylko z Poznania, którą w wielu miastach w Polsce po prostu w Warszawie się zazdrości, że potrafi w taki piękny sposób manifestować swoją polskość. We wtorek szef MSWiA Mariusz Błaszczak poinformował, że zobowiązał policję do jak najszybszej analizy treści propagowanych podczas wszystkich zgromadzeń, które odbyły się 11 listopada pod kątem ścigania z urzędu sprawców z artykułu 256 kodeksu karnego. Dotyczy on m.in. propagowania faszyzmu lub totalitaryzmu. Polskie Radio 24. Północ, południe.
Członkowie Związku Polaków w Niemczech zaapelowali do niemieckiego rządu o ponowne przyznanie Polakom mieszkającym w Niemczech statusu mniejszości narodowej. Z podobnym apelem wystąpili polscy politycy i dyplomaci, którzy wzięli udział w Berlinie w obchodach 95. rocznicy powstania Związku. Ambasador RP w Berlinie, profesor Andrzej Przyłębski, przypomniał, że Polacy mieszkający w Niemczech przed II wojną światową posiadali status mniejszości narodowej, który został im bezprawnie odebrany w 1940 roku dekretem Göringa. Dodał, że to prawo uchwalone przez hitlerowską III Rzeszę skutkuje nadal. Przewodniczący Związku Polaków w Niemczech Józef Malinowski podkreślił, że Związek będzie domagał się wypełnienia przez stronę niemiecką podpisanych traktatów oraz przywrócenia Polakom statusu mniejszości. W rozmowie z Polskim Radiem wiceprzewodnicząca Związku Anna Wawrzyszko zwróciła uwagę, że niemiecki rząd nie wypełnia należycie zapisów traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 1991 roku. Chcemy symetrii w traktowaniu. Będziemy domagać się oddania nam odebranego bezprawnie statusu mniejszości narodowej. Podkreśliła Wawrzyszko. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Z prawnej ekspertyzy wykonanej w 2009 roku na wniosek polskiego MSZ wynika, że warunki do uznania ich za mniejszość narodową spełnia około 100 tysięcy obywateli, których rodziny jeszcze przed wojną przybyły do Niemiec, m.in. do Zagłębia Rury, do Berlina czy Hamburga. Polskie Radio 24. I to na to święto, proszę Państwa. Papież Franciszek powiedział, że wierni powinni naśladować Jezusa w jego wielkoduszności i trosce, szczególnie jeśli chodzi o grzeszników, słabych i biednych. Podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański nawiązał do obchodzonego dziś w kościele pierwszego Światowego Dnia Ubogich. Franciszek w krótkiej katechezie powiedział, że talenty, którymi nas obdarza Bóg, trzeba rozwijać i pomnażać. Podkreślił, że Bóg nas do tego zachęca. Po modlitwie w związku ze Światowym Dniem Ubogich papież powiedział: chcę, by ubodzy byli w centrum zainteresowania naszych społeczności nie tylko dziś, a zawsze, ponieważ przez cierpienia i potrzeby ubogich przemawia do nas Chrystus. Dodał, że wiele społeczeństw żyje w biedzie z powodu wojny i konfliktów. Zaapelował do społeczności międzynarodowej o zaangażowanie na rzecz pokoju, szczególnie na Bliskim Wschodzie. Zwrócił uwagę na niestabilną sytuację w Libanie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Z rodzinami bezdomnymi i ubogimi w stolicy spotkał się kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Kardynał odprawił dla nich mszę w kościele Przemienienia Pańskiego nad jadłodajnią prowadzoną przez braci kapucynów. Do jadłodajni kapucynów przychodzili mieszkańcy Warszawy. Wielu przyniosło ciasto i przy kawie rozmawiało z ubogimi. Wszyscy jesteśmy równi. Dzielimy się wszystkim i radością, miłością. Chodzi mi o dziecko, nie tam o mnie. Dostałam książkę, pluszaczka, słodkiego coś. Jest to zrobione po to, żeby Kościołowi przypomnieć, że obowiązek pomocy ludziom ubogim jest stałym obowiązkiem ludzi wierzących. Ja jestem osobą niepełnosprawną, krótsza noga, ręka do kitury. Ciężko jest. Nie każdy z nas pomyśli o tym, w jaki sposób może pomóc konkretnemu człowiekowi potrzebującemu. Ja jestem na emeryturce. Tej emeryturki to mam i nie mam. Nie mogę sobie poradzić. 500 zł płacę na mieszkanie, a 538 dostaję na rękę. Na krakowskim małym rynku zorganizowano namiot spotkań. To miejsce, w którym kompleksowo udzielana była pomoc osobom bezdomnym i ubogim. Potrzebujący mogli również skorzystać za darmo z usług fryzjerów i kosmetyczek. Pokój Metamorfos w swojej siedzibie przygotowało arcybractwo miłosierdzia. Bardzo fajnie. Raz, że zbliża ludzi, pozwala wymienić swoje jakieś takie poglądy. Poza tym, no dodaje jakiegoś wewnętrznego ciepła, bo pan usiąść będzie z nimi pogadać po śmierci. W naszej sytuacji to jest bardzo trudno. Gramy, coś tam się zawsze wycina, pomaga się, maluje. Także ten czas co, po prostu można gdzieś spędzić coś w cieple, herbatę, kawy porozmawiać, o herbatę, kawy się napić. Także to jest bardzo dobry pomysł i to mnie, ja jestem z tego zadowolona, że coś takiego jest dla ludzi, takich jak my. Ojciec Jacek Dubel, redemptorysta, członek zespołu spraw nowej organizacji przy Episkopacie Polskim. W ogóle idea to spotkanie faktycznie jest rzecz najważniejsza dla nas, albowiem chcemy w ten sposób doświadczać czegoś bardzo ważnego w sensie religijnym.
Bóg się spotyka z człowiekiem w swoim Synu Jezusie Chrystusie, my chcemy się spotykać z innymi ludźmi, ale to także będzie, są konkretne spotkania mające pomóc ludziom, a więc są tutaj osoby z różnych organizacji państwowych i społecznych, które służą człowiekowi na co dzień. Braterstwo, przyjaźń. Są takie chwile, na przykład, że można porozmawiać to o tamtym, czy o meczu, czy o filmach. O wszystkim można porozmawiać. No, elegancko. Ubrania, fryzjer. Mamy tak zwaną metamorfozę, czy metamorfozy, a więc możliwość skorzystania z fryzjera goli brody, także z makijażu, zmiany ubrania, bielizny osobistej, ale zwykłej też kąpieli, no takiej po prostu obsługi full wypas. Pani mnie usyła. Zwykle sam się goliłem, żyję na ulicy. Jak nie masz pieniądza, to chodzisz zaraz zmienny. A tak jest taka pomoc, przyszedł i wyglądujesz jak normalny, dobry facet. Policzki, oczywiście, czoło, no zapłyn na końcu oczy i usta. Siostra Teresa Pawlak, Albertynka. To miejsce, w którym się znajdujemy, to jest taka szansa, ponieważ czasem nasze bariery związane są też z wizerunkiem. Jest tu taka szansa, że można trochę ten wizerunek zmienić, żeby lepiej się poczuć. Kobieta lubi mieć super fryzurę, więc jest tutaj takie miejsce, żeby można było to swoje piękno też zewnętrzne jakoś uwydatnić czy pokazać. Nie zawsze ludzi stać na to, żeby pójść do fryzjera czy do kosmetyczki, więc chcemy im dać taką przestrzeń, żeby mogli z tego skorzystać. I to może być jakiś start. Ja nie mówię, że to miejsce od razu zmieni czyjeś życie, ale to może być taki moment, który pokażę tym osobom, które korzystają, że nie są gorsze. Ja to też mam taką psychiczną jakąś renowacją. Człowiek się odnawia psychicznie. Czuję się zupełnie inaczej. Dzień ubogich ustanowił papież Franciszek na zakończenie jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Polskie Radio 24. Północ, południe. Nastolatek z Polski znalazł się w gronie trojga dzieci z całego świata nominowanych do Międzynarodowej Dziecięcej Nagrody Pokoju, tak zwanego Dziecięcego Nobla. 16-letni Tymon Radzik jest doradcą w Ministerstwie Cyfryzacji, a na co dzień uczy się w liceum imienia Staszica w Warszawie. Jestem doradcą pani minister od kwietnia bieżącego roku. Zostałem mi na zaproszenie pani minister w związku z konsultacjami, jakich udzielałem jej w innych zakresach, w szczególności jeśli chodzi o dostępność ePUAP-u dla osób niepełnoletnich. Leki boski, dzisiaj to leki boski na dzień ubogi, dzień bezdomny. Tak jak Jezus Chrystus był bezdomny, Lady Gaga tutaj reklamowali, że bezdomna się ciągle przebiera. Nie ma czasu mieszkać, to też naśladowanie Jezusa Chrystusa dla takiej oryginalnej artystki, no najlepszej. No jest. Dobre, naśladuje. Niech naśladuje. Jezusa Chrystusa. Jezusa Chrysta. Było osiągnięcie tego, że e-sąd, to jest sąd rejonowy Lublin, Zachód w Lublinie, udostępnił system informatyczny dla niepełnoletnich, bowiem dotychczas blokował pozaustawowo dostęp wszystkich osób do tego systemu. Nie mogli w ogóle skorzystać z procedury elektronicznego postępowania upominawczego, mimo że nie było do tego żadnych podstaw prawnych. Dzięki interwencji i certyfikacji, po moim sygnale, udało się osiągnąć to, że ta rejestracja została już wznowiona i osoby niepełnoletnie w części spraw mogą już działać samodzielnie przed tym elektronicznym sądem. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zgłosił pana kandydaturę do Międzynarodowej Dziecięcej Nagrody Pokoju. Marek Michalak podkreśla, że potrafi pan w mądry sposób pokazać, czego dzieci dziś oczekują od świata dorosłych. No właśnie, czego dzieci tak naprawdę oczekują od tego świata? Przede wszystkim myślę, że dzieci oczekują tego, żeby były wysłuchiwane, żeby ich głos miał jakieś znaczenie w kwestiach decyzyjnych i żeby rzeczywiście osoby dorosłe liczyły się z nimi na swój sposób, w sposób partnerski. Jeśli mówimy o życiu publicznym i o sprawach publicznych, bardzo często od pewnego wieku osoby młode przestają już mieć własny pogląd, mają własne inicjatywy, niestety bardzo często nie realizują ich, chyba ich nie zgłaszają, tylko z uwagi na to, iż boją się, że będzie ten pogląd odrzucony lub w ogóle tak zwany niepoważnie. Potrzebujemy takiego społeczeństwa, które będzie otwarte i będzie słuchało każdej osoby, ponieważ nie powinniśmy patrzeć na osobę, która rzeczywiście ten pogląd wypowiada, tylko rzeczywiście jaki jest ten pogląd, jaka jest jego merytoryczna wartość i jak ona może powodować, że nasz świat będzie lepszy. Pan rzeczywiście aktywnie działa na rzecz zapewnienia dzieciom prawa dostępu do informacji publicznej. Między innymi w wakacje występował pan na międzynarodowej konferencji w Szwajcarii też. Jakie są pana spostrzeżenia? Czy coś idzie do przodu w tej kwestii?
Jeśli chodzi o dostęp do informacji publicznej, to będzie dosyć skomplikowane. Niestety polskie sądy uznały, że taki wywód nie przysługuje osobom niepełnoletnim w ogóle. W związku z czym musiałem złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Liczę, że w ciągu kilku lat wyda pozytywny wyrok, który rozstrzygnie też w skali całej Europy tą sprawę i przyzna to prawo, które jest elementarne do wyjaśnienia własnej opinii wszystkim osobom niepełnoletnim, bo to prawo właściwie jest pełen do wiedzy. Jeżeli nie mamy wiedzy, nie możemy szukać swoich poglądów, nie możemy szukać swoich myśli. Natomiast z pracy w kraju staram się także wziąć udział w konsultacjach publicznych powstającej ustawy o jawności życia publicznego, tak aby już w tej ustawie wyeliminować to niedociągnięcie poprzedniej i zagwarantować jako wprost osobom niepełnoletnim dostęp do informacji, żeby sądy nie mogły takiej niekorzystnej wykładni już stosować. We wrześniu również brał Pan udział w trzecim międzynarodowym kongresie praw dziecka. Tam wystąpił Pan z referatem Dziecko jako uczestnik życia publicznego. Jakie były podstawowe tezy, postulaty, założenia, przesłanie tego referatu? Mój referat skupił się na opisaniu, jak wygląda sytuacja prawna dziecka z punktu widzenia możliwości partycypacji w życiu publicznym. Przede wszystkim koncentrując się na ograniczeniach, jakie są stawiane. I są to ograniczenia dwojakiej natury. Są to ograniczenia prawne, czy są to ograniczenia społeczno-kulturowe, czy wynikają niejako z utartych już poglądów większości społeczeństwa, stereotypów, które właśnie głoszą, że bardzo często dzieci ryby głosu nie mają. Nie powinny się angażować w sprawy publiczne, nie powinny się na ten temat wypowiadać, nic swojego zdania. I moje wstępnie koncentrowało się na tym, żeby opisać te ograniczenia, a także możliwe sposoby ich przełamywania. Aktywną działalność Pana dostrzegł, tak jak wspomniałam, Rzecznik Praw Dziecka i zgłosił Pana kandydaturę do tej tak zwanej dziecięcej Nagrody Nobla. W grudniu dowiemy się, czy zostanie Pan ostatecznie nagrodzony tą nagrodą, ale jest już Pan w gronie trojga dzieci z całego świata. To chyba ogromne wyróżnienie. Jakie to uczucie? To jest dla mnie wielki zaszczyt wyróżnienia. Przed narodem nie spodziewałem się ani tego wyniku komisji, ani wcześniejszym mnecie Pana Marka Michalaka. Jestem to bardzo wdzięczny. Cieszę się, że taka praca u Polska została dostrzeżona niejako, ale przede wszystkim cieszę się, że można uczynić coś dobrego dla wszystkich, dla dzieci, że można rzeczywiście uczynić coś, żeby te prawa polityczne rzeczywiście zaistniały. Prawa polityczne, jeżeli o nich mówię, mam oczywiście na myśli prawa do czynnego udziału w życiu publicznym. Tak jest terminologia używana niejako też w Konstytucji i ogólnie w ustawach. Z Tymonem Radzikiem rozmawiała nasza reporterka Małgorzata Głogowska. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Reklama. Marian, co to jest? No, to okazja, koni okazję przecież. A Marian, takie wielkie? No, mega co? Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 999 zł. Pralka Beko, energooszczędna klasa A++ za jedyne 799 zł. Po reklamie. Tu Polskie Radio 24, minęła 21.30, czas na informacje dnia. Maja Borkowska, zapraszam. Lista Ukraińców, którym zabroniono wjazdu do Polski, ma być ograniczona. Takie ustalenia według wiceszefa administracji ukraińskiego prezydenta zapadły podczas niedawnego spotkania Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Polski i Ukrainy. Na początku miesiąca polski resort dyplomacji zapowiedział, że do Polski nie będą wpuszczane osoby odpowiedzialne za blokowanie ekshumacji i upamiętnień polskich ofiar na Ukrainie, a także zachowujące skrajnie antypolskie stanowisko. Wiceszef administracji prezydenta Poroszenki Kostiantyn Jelisiejew podkreślił, że podczas niedawnych rozmów z szefem kancelarii prezydenta Dudy Krzysztofem Szczerskim ustalono, iż liczba osób objętych zakazem wjazdu do Polski będzie skrócona. Umówiliśmy się, że razem będziemy pracować nad tym, by zoptymalizować tę listę, zaznaczył Jelisiejew na antenie jednej z ukraińskich stacji telewizyjnych. Jak dodał, z powodu zakazu wjazdu do Polski nie powinni cierpieć historycy i działacze społeczni. Wiceszef administracji ukraińskiego prezydenta zasugerował, że widział listę osób z zakazem wjazdu. Jak mówił, jest ona spora i zawiera również nazwiska ukraińskich historyków, działaczy i urzędników. Wczoraj do Polski nie został wpuszczony sekretarz ukraińskiej Państwowej Komisji do Spraw Upamiętnień Światosław Szeremeta. Według jego słów polscy pogranicznicy poinformowali go o rocznym zakazie wjazdu do Polski i strefy Schengen. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda otrzymał
medal z okazji 500-lecia reformacji Róże Lutra, wybity przez parafię ewangelicką w Szczyrku. Medal jest wręczany przez parafię luterańską między innymi osobom, które przyczyniają się do dialogu pomiędzy kościołami ewangelickim i katolickim. Wśród wyróżnionych medalem jest papież Franciszek. Podczas uroczystości wyjaśniono, że w ten sposób wspólnota ewangelicka w Szczyrku chce podziękować prezydentowi za wizytę w 2015 roku na Śląsku Cieszyńskim. Andrzej Duda odwiedził wówczas parafię na Salmopolu i przekazał jej kielich komunijny oraz zasadził jabłonkę w ogrodzie reformacji. Koniec z bezkarnym, nieuzasadnionym blokowaniem numerów alarmowych. Od dziś za głupi telefoniczny żart można trafić do aresztu albo zapłacić 1,5 tysiąca złotych grzywny. Ponad 1 800 000 zgłoszeń przyjęli w ubiegłym roku operatorzy Radomskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Statystycznie telefon dzwonił prawie 5 000 razy w ciągu doby. Jeszcze 4 lata temu około 80% to były fałszywe albo nieuzasadnione alarmy. Dziś, jak mówi brygadier Jarosław Czyż, szef CPR w Radomiu, jest znacznie lepiej. Widać, że jakieś tam apele do społeczeństwa odniosły swój skutek. Jest widoczna lekka poprawa. Wiele bezzasadnych połączeń z numerem 112 wykonują dzieci. Zdarzają się jakieś głupie wezwania, pożarów i tak dalej. Operator 114, czy mogę pomóc? Albo, że rodzice kupiły mu naprawdę. Przynajmniej tak świadczą te liczby, które pan minister przedstawiał. Więc proszę o ocenę tych wydarzeń bieżących, tych głosów, które możemy śledzić w mediach, prawda? Tych dyskusji, skakanie do oczu właściwie, a potem przejdziemy też do gospodarki. Kilka spraw, które warto skomentować. Po pierwsze, faktem jest, że polska gospodarka rozwija się dzisiaj dużo szybciej niż w ostatnich latach. I to nie jest informacja rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale informacja rządu Prawa i Sprawiedliwości poparta twardymi danymi. Rozwój polskiej gospodarki PKB za trzeci kwartał bieżącego roku to jest 4,7%, najwyższy od wielu lat. Spadek bezrobocia do poziomu 6,6% w październiku bieżącego roku to jest historycznie najniższe bezrobocie od czasu, kiedy za majstrowanie przy polskiej gospodarce wziął się Leszek Balcerowicz. Wzrost wpływów do budżetu, uszczelnienie systemu podatkowego, pogonienie mafii paliwowych, mafii podatkowych, wszelkiej maści oszustów, którzy żerowali na polskim społeczeństwie. To są twarde dane. W tym roku w budżecie państwa będziemy mieli 30 miliardów złotych więcej dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego.